Towarzysze, więc jest już późno. Przed chwilą skończyliśmy nagrywać z Brunem rozmowę, a właściwie wykład Bruna na temat polityki zagranicznej drugiej RP. Wykład ten jest dostępny w języku angielskim na kanale Rebirth of Communism. No a ja nagrywam ten filmik, gdyż od kilku dni jestem proszony o to, by się odnieść do kandydatury Piotra Ikonowicza na RPO, czyli rzecznika praw obywatelskich i szczerze mówiąc nie miałem ochoty, żeby na ten temat się wypowiadać. No, ale tutaj właśnie Lud nalega. Towarzyszku Michale, powiedz, co o tym sądzisz. Domyśle, w domyśle udziel swojego poparcia. No ale tutaj właśnie postanowiłem nagrać ten film, gdyż tutaj wysłuchałem przed chwilą takiej hagro, hagiograficznej opowieści na, na kanale Radio Antykapitalistyczne, właśnie taki hagiografia współczesna świętego Piotra, przedstawiona przez innego Piotra Jastrzębskiego. Więc, no, dla równowagi też tutaj dodam swoje trzy grosze. No, oczywiście muszę się powstrzymywać i gryźć w język, gdyż y, mam świadomość, że cokolwiek nie powiem, no to to zaraz będzie tutaj y, psy wieszane na towarzyszu Michale. Jak śmiałeś w ogóle skrytykować Ikonowicza? To jest nasza świętość, ty nie masz prawa. A komu ty pomogłeś? Komu ty w życiu pomogłeś? No, ja nikomu nie pomogłem. <grywka> nikomu nie pomogłem. Y, więc, no, ale. To tak, no, pierwsza rzecz, jaką chciałbym powiedzieć, no to no, w moim przekonaniu, no to no, ja, ja jako komunista jakoś tak, no, jestem demokratą. Jestem demokratą w tym sensie, że uważam, no, że, że jeśli demokracja ma czemuś służyć, no to powinna służyć temu, że ludzie mające jakiś program, który to program jest yy, właśnie korzystny dla ludzi. No, w, w większość z polskiego społeczeństwa to są ludzie pracy, yy, większość polskiego społeczeństwa obiektywnie jest zainteresowana zmianą systemu, obaleniem kapitalizmu, wprowadzeniem socjalizmu, no i tam gdziekolwiek ten program socjalistyczny jest właśnie wchodzi do, do programu wyborczego w krajach Ameryki Łacińskiej tak, tak różne tutaj ludzie tacy jak Allende Evo Morales, Chavez czy coś no, potrafił zorganizować bojową radykalną partię której celem jest wywłaszczenie burżuazji no i ten program jest jakoś tam Akceptowany przez większość społeczeństw, i dlatego oni te wybory wygrywają. Zresztą w tym momencie właśnie odbywają się wybory w Ekwadorze, które też najprawdopodobniej wygra kandydat lewicowy. No więc, więc to, że w krajach podległych Stanom Zjednoczonym no, radykalna lewica ma problem, no, wynika z faktu, że tutaj. No, trwają ostre represje wobec tej lewicy, no, regularne represje, na przykład wobec ruchu komunistycznego. Na tym zdjęciu macie tutaj i Patryka Jakiego, który jest takim tutaj psem systemu, właśnie jako, jako, jako adiutant Ziobry, służy temu, żeby represjonować polską radykalną lewicę, ścigają KPP, ścigają towarzysza Michała, zresztą Jaki, jeszcze jako gówniarz, dopiero co wszedł do parlamentu i postanowił się wylansować na szczuciu na Michała Nowickiego, właśnie w momencie, kiedy tam była dyskusja na temat, na temat zaprzysiężenia mojej mamy tam właśnie w parlamencie, no to tam wtedy Jaki odpalił petardę, jak możecie tam wspierać Wądu bo w końcu jej syn tutaj był z komunistą, bla bla bla, no i na tym się ten Jaki lansował Yy, więc, więc oczywiście ta represyjność wobec radykalnej lewicy w krajach Unii Europejskiej to jest właściwie no, w każdym kraju możemy znaleźć przykłady: czy to represje wobec protestu żółtych kamizelek, czy to represje wobec Pablo Hasela i innych raperów w Hiszpanii, represje wobec lewicy w Polsce. No i tak można kontynuować i kontynuować. No. Imperializm musi tą lewicę represjonować, imperializm musi ruch komunistyczny kryminalizować, gdyż tam, gdzie ten ruch nie jest represjonowany, tam ten ruch w sposób demokratyczny zdobywa po prostu władzę. No i to widzimy w, w krajach Ameryki Łacińskiej, no, że nie udało im się i dlatego teraz mamy przykład, właśnie mamy, mamy Chaveza, czy mieliśmy Chaveza ruch na rzecz socjalizmu w Boliwii i tak dalej. Więc więc ja jestem demokratą i uważam, że no takim... Takim no, testem dla działacza rewolucyjnego, działacza antykapitalistycznego jest przede wszystkim no, ten taki sprawdzian wyborczy. No. Sprawdzian wyborczy, no, jeśli, jeśli tam partia boliwijska idzie do, idzie do wyborów i obiecuje wywłaszczenie, wywłaszczenie burżujów, no, to lud boliwijski to popiera no, i głosuje na, tych, na, na, tą, na tą partię mas i, i oni wygrywają. No. Piotr Ikonowicz, no niestety, no nigdy y, tutaj, y, no... No ci, którzy powinni być zainteresowani, właśnie ci wszyscy hagiografiowie po, po Piotra Ikonowicza, którzy powtarzają Piotr Ikonowicz broni ludzi pracy, Piotr Ikonowicz broni ludzi pracy, broni bezdomnych, broni eksmitowanych. No, no, w, w ich przekonaniu i w przekonaniu Piotra Ikonowicza i w przekonaniu mediów, które Piotra Ikonowicza lansują, to może tak rzeczywiście jest, no ale, ale jakoś no, polscy ludzie pracy tego nie docenili. No, w Piotr Ikonowiczki gdziekolwiek i kiedykolwiek Człowiek próbował prowadzić samodzielną działalność polityczną, no to jego efekt polityczny to, to jest jakiś margines, no margines marginesu, czy to wybory prezydenckie w roku 2000, gdzie tam nie wiem, 0,2. No w tym samym momencie, kiedy Chavez wygrywa wybory i dostaje tam w pierwszej turze ponad 50%, no to Ikonowicz, który chciał powtórzyć sukces Chaveza, no to po prostu jest taki, no, taki groteska i satyra. No. No, późniejsze próby działalności Piotra Ikonowicza, właśnie jakiś tam nurt radykalny PPS, Nowa Lewica Ruch Sprawiedliwości Społecznej, jakieś takie właśnie różne, różne wygibasy od Polikota do Jakubiaka do jakiego, do tych ludzi tam no, do tego, tego tam no, w ciągu tych 20 lat od momentu kiedy Piotr Ikonowicz nie jest już parlamentarzystą to wielokrotnie próbował swoich sił właśnie w, uzyskując mandat wyborczy poprzez właśnie tutaj wybory. No, no jakoś lud, lud go nie chce. No, lud nie głosuje. To, że Piotr Konowicz jest cały czas no, od ponad 30 lat taki właśnie serwowany i wpuszczany w te media. No to dlatego, bo po prostu Piotr Konowicz zawdzięcza tą swoją pozycję elitom, elitom, które potrzebują. No, w każdym społeczeństwie kapitalistycznym promuje się właśnie działalność charytatywną, gdyż jest to po prostu pewien propagandowa, propagandowa wizja neoliberalizmu, że nie należy prowadzić pewnych rozwiązań w sposób państwowy, w sposób kolektywny, tylko należy po prostu zostawić wolny rynek, zostawić to ten, a działalność charytatywną niech prowadzą nie właśnie te NGOsy, jakieś takie organizacje jak Caritas, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jak, jak Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej, czyli po prostu organizacje, które mają na celu gasić pożar yeah <laughs> a nie dążyć do tego, żeby te pożary nie wybuchały, więc jakby wszyscy w tym momencie są zadowoleni no burżuje są zadowoleni z faktu, że system kapitalistyczny trwa, że to Eldorado dla pasi brzuchów, no po prostu no mamy tutaj nawet jednego takiego pasi brzucha właśnie tego tutaj pana Jakubiaka no i sobie stoi koło najbogatszego posła czy tam byłego posła, czy coś który tam ma swój jakiś biznes browarnia. No, no, no nic, no, można sobie na salonach stać, czy to obok fanatycznego antykomunisty, czy to koło jakby, burżuja. No. Piotr Konowicz takich, takich znajomości się nie wstydzi. Yy, więc, więc jakby no z punktu widzenia systemu kapitalistycznego działalność charytatywna jest jak najbardziej na rękę bo w tym momencie no to burżuje kręcą swoje lody nie płacą podatków, a jeśli płacą to płacą podatki bardzo niskie i ogólnie cały system jest stworzony tak, żeby tutaj umożliwiać i kontynuować dalszy wyzysk, a równocześnie mówiono, jak jest jakiś problem to wy się zgłoście do owsiaka, zgłoście się do karitasu, czy ewentualnie Piotra Ikonowicza. Więc Piotr Ikonowicz jako osoba prowadząca działalność charytatywną, no jest oczywiście osobą z jakimś takim filarem tego systemu, filarem, no bo bez takich ludzi, którzy właśnie ocieplają wizerunek systemu kapitalistycznego, no to ten system kapitalistyczny już dawno by doprowadził do, jakich, do jakiegoś takiego wybuchu, no wybuchu po prostu ludzi wkurzonych, a tak to y, mamy właśnie takich działaczy, charytatywnych. Promowanych przez media wszyscy ci właśnie ludzie są tam regularnie zapraszani i się mówi: A ty panie Owsiak, kupiłeś kolejne maszyny tutaj do tego i tamtego szpitala. Kochamy cię, całujemy cię po rączkach. A ty panie Ikonowicz, tutaj pojechałeś i zablokowałeś trzy eksmisje w tym samym momencie, kiedy tam eksmitowano 15 tysięcy ludzi. Ale ty uratowałeś trzy eksmisje. Kochamy cię, panie Piotrze. No, dzięki Cię, dzięki Tobie. No no to kapitalizm ma to ludzkie oblicze no w każdym razie no, Piotr Ikonowicz jest w moim przekonaniu kandydatem elit i cała historia, cała kariera polityczna Piotra Ikonowicza to jest właśnie taka kariera podlizywania się elitom i takiego właśnie sprzedawania się tym, tym elitom, no, mamy rok 1993, no to, że w ogóle Ikonowicz wszedł do parlamentu to dlatego, bo wtedy się podlizywał tym elitom biznesowym e, specjalistami pzpr które stworzyły SLD. To właśnie w tym momencie tej takiej najbardziej brutalnej prywatyzacji, kiedy te możki z PZPR-u się uwłaszczyły i, i robiły tutaj wielkie. Y no ta pierwsza burżuazja polska to ma rodowód sld ski no i Ikonowicz z pełną świadomością, że dogaduje się z, z dogaduje się z polską burżuazją w partii SLD, no to dzięki temu wszedł na Salonę, dzięki temu został posłem, później kilka lat udawał niezależność, tylko po to, żeby w roku 1997 ponownie z tą, z tą właśnie elitą sld ską się dogadać i ponownie trafić do... I ponownie trafić do parlamentu. No i to, że dzisiaj, jakby, no tam, dzisiaj, no od 20 lat, cały czas ten ikonowicz, właśnie regularnie jest promowany, zarówno przez media, zarówno przez media komercyjne, przez jakieś tam pulsaty, TVN, -y, inne takie, a także media rządowe. TVP, TVP-info. Tam ym, regularnie tam chodził na, na audycję do swojej przyjaciółki Katarzyny Matuszewskiej. Yy, no i, i więc jakby no, ym, no, no z, punktu widzenia, z punktu widzenia systemu, no, istnienie takiego ikonowicza, to jest coś pozytywnego. No i oczywiście w momencie jakiejś takiej próby, ym, taką próbą dla mnie był kryzys, ym, kryzys, który rozpoczął się. No, 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 na wiosnę poprzedniego roku, kiedy właśnie doszło do początków załamania gospodarczego, i wtedy pojawiła się kwestia: no, no dobra, no biznesy, biznesy bankrutują, są zamknięte. No, to to jest ten moment, kiedy właśnie środowiska antykapitalistyczne powinny powiedzieć jasno, jeśli burżuje mówią, że nie są w stanie dalej prowadzić swojego biznesu, no to w tym momencie właśnie człowiek, który się uważa za prawdziwego antykapitalistę, no to posta powinien postawić postulat wywłaszczenia burżuazji i po prostu organizowania dalszej działalności gospodarczej przez samych pracowników. No, to jest postulat, no, człowiek, człowiek Lewicy, człowiek, który odwołuje się do tradycji czy czerwonego sztandaru, zawsze jakby no, powinien powtarzać, no, moim głównym wrogiem jest burżuazja, moim głównym wrogiem są przedsiębiorcy. I właśnie w momencie, kiedy ci przedsiębiorcy są tutaj, mają nóż na gardle, i zaczynają bankrutować, to właśnie wtedy należy wstać i ich dobić i właśnie organizować ludzi pracy do tego, żeby postulować właśnie tę wizję wywłaszczania burżuazji, tworzenia jakichś tam spółek pracowniczych czy, czy czegoś w tym rodzaju. No co zrobił Piotr Konowicz No Piotr Ikonowicz powiedział, że w, tym, w obliczu, w obliczu kryzysu systemu należy bronić przedsiębiorców. No bo. bo, 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 bo. Bo, bo broniąc przedsiębiorców, my bronimy ludzi pracy, którzy pracują dla tych przedsiębiorców, no bo jeśli ci przedsiębiorcy zbankrutują, no to, to, to co się stanie z ludźmi pracy? No coś, oni będą biedni, no i tutaj, więc, więc Piotr Konowicz broniąc ludzi biednych de facto właśnie powiedział, no, no to należy bronić przedsiębiorców, no, no jest, to, jest to, jest to parszywe, jest to podłe, że po prostu człowiek wyciera sobie gębę czerwonym sztandarem, wyciera sobie gębę socjalizmem, regularnie tutaj jest promowany jako właśnie organ Organizator pochodów 1 maja jako lider lewicy antykapitalistycznej i ten lider lewicy antykapitalistycznej w momencie kryzysu systemu wspiera kapitalistów. No to jest, to jest po prostu podłość, bezczelność. No i to jest wielokrotna jakaś już tutaj taka po prostu zdrada i kompromitacja no, idei lewicowych, no idei lewicowych, które to Piotr Konowicz właściwie od momentu rozpoczęcia swojej działalności publicznej zawsze, zawsze zdradzał. No przykładem jest stosunek, no, bo tutaj Piotr Konowicz w tym momencie lansuje się jako obrońca lokatorów. No, obrońca lokatorów, który równocześnie za każdym razem, kiedy Piotr Konowicz trafia do, do, do mediów, za każdym razem, kiedy trafia do rządowej telewizji, to on czuje się w obowiązku, żeby przypomnieć, że on odwołuje się do tej tradycji antykomunistycznej, do tradycji PPS-u antykomunistycznego, który protestował przeciwko. Pojawieniu się Polski Ludowej, przeciwko PPR-owi, przeciwko dekretowi Bieruta, to, że spraw to, że bezdomność w Polsce została zlikwidowana po II wojnie światowej, właściwie błyskawicznie i że możliwe było, i że możliwe było błyskawiczne tutaj odbudowanie mieszkań i, i w ogóle zlikwidowanie tych patologii, które istniały w kapitalizmie. No to to oczywiście zawdzięczamy reformom reformom które dokonał PPR i później PZPR i oczywiście jedną z takich filarem tych reform jest dekret Bieruta no i, i, i w tym właśnie momencie, kiedy, kiedy te reformy były, były, były wprowadzane, no to istniała jakaś tam banda jakichś właśnie takich najemników finansowanych przez zachodni imperializm. Yy, oczywiście tutaj yy, za, za 50 minut będzie pie, 1 marca, czyli święto żołnierzy wyklętych. Żołnierzy wyklętych, czyli wszystkich tych skurwysynów, którzy podlegając albo nie podlegając właśnie tutaj centrali z Londynu, Protestowali, walczyli z nowym legalnym, lewicowym rządem, jakim był rząd. Polski Ludowej. Do tego oczywiście należy doliczyć całą tą działalność PPS-u, PPS-u który właśnie w momencie tej próby pokazał, że on jest przeciwko nowej, nowej, nowej ludowej władzy, że PPS właśnie preferuje współpracę z imperializmem, z Churchillem, w tym momencie, kiedy cały czas te brytyjskie, korona brytyjska. Tłumiła, właśnie represjonowała, czy to, czy to kolo ludzi w, w Indiach, czy w Afryce, czy w wielu innych miejscach. No to w tym momencie, jakby, no, no tak, tak, no co prawda, ci źli brytyjscy imperialiści represjonują, ale to są przy, przyjaciele prawdziwych socjalistów z PPS, to są przy, przyjaciele, to są przyjaciele pużaka, nawet, nawet Churchill dał pieniądze dla Puszaka i tak dalej. No więc, więc ogólnie, no. To, że w ogóle Piotr Ikonowicz może się całe życie lansować właśnie na plecach tych właśnie ubogich ludzi, tych lokatorów wszystkich, no to, to wynika z faktu, że po prostu Piotr Ikonowicz przyłączył się do tego wielkiego ruchu finansowanego przez Solidarność. No, po, polecam tutaj wykład Bruna sprzed tygodnia, właśnie CIA i Solidarność w języku angielskim I jakby Piotr Ikonowicz dumny jest z tego, że uczestniczył w tym ruchu finansowanym przez Solidarność i doprowadził do obalenia obalenia PRL-u, który między innymi doprowadził do właśnie katastrofy mieszkaniowej, kto, przy, przeciwko której, yy, no, przeciw, yy, której dzisiaj jesteśmy świadkami. No i po prostu no, w sposób taki cyniczny zepsuł filar, jeden z filarów Polski Ludowej, jakim była ta właśnie polityka mieszkaniowa. Dzięki temu mnóstwo ludzi mogło być eksmitowanych, yy, wielu z nich popełniło samobójstwa czy coś, ale przynajmniej Piotr od dzięki temu Mógł się lansować i pokazać, no a ja ich bronię, ja dzięki temu jestem ten. Więc, jakby no, yy, oceniając bilans y, tam 30-letniej działalności Piotra Ikonowicza w kapitalistycznej Polsce, śmiało może, że mogę powiedzieć, że gdyby gdyby no, jedyną nadzieją ludzi pracy w Polsce byli ludzie tacy jak Ikonowicz, no to oczywiście burżuazja może spać spokojnie, kapitalizm nigdy nie zostanie obalony, gdyż po prostu no, yy, no działalność no, tam, gdzie tam, gdzie ten kapitalizm je, był obalony, tam, tam Ikonowicz to, to mm, protestował przeciwko temu, no właśnie potępia wszystkie te, gdzie tylko może tam potępia PRL yy, nawet sam się do tej walki z PRL-em jakby włączył no, a kiedy już pojawia się jakiś taki temat, no, burżuazja bankrutuje, jest słaba i można ją dobić, no to Piotr Igonowicz postuluje, żeby z pieniędzy podatników, właśnie z pieniędzy ludzi pracy. Ludzie pracy są w odróżnieniu od burżujów, w odróżnieniu pewnie od Jakubiaka, nie wiem, czy Jakubiak płaci podatki w Polsce, czy nie. No, moim zdaniem, no to pewnie no, płaci nie takie, jak je powinien, pewnie płaci dużo mniejsze. No w każdym razie burżuje mają możliwości, żeby tutaj dokonywać pewnych machlojek i uciekać z różnymi tutaj opłatami. No klasa robotnicza nie ma tych, tych możliwości. Robotnik jest opodatkowany przede wszystkim płacąc VAT. No idąc do sklepu, kupując jakikolwiek towar, już robotnik ten, to, to, ten podatek płaci. Po drugie, no dostając wypłatę, no to ten podatek już jest pobierany, więc on nawet nie może uciec z tym podatkiem do radów podatkowych, gdyż po prostu to, co dostaje z wypłaty, no to to już jest jakby po, po opodatkowaniu. Więc, więc, no, budżet polskiego państwa, jeśli chodzi tutaj o podatek dochodowy, to przede wszystkim stoi na klasie robotniczej. I te pieniądze zebrane tutaj, wyciśnięte bezczelnie przez właśnie z klasy robotniczej, która to klasa robotnicza nie dość, że jest okradana przez burżów. To jeszcze jest okradane przez burżuazyjne państwo, i te pieniądze w momencie kryzysu mają ponownie. Trafiać do burżuazji i Piotr Ikonowicz właśnie mówi, należy bronić przedsiębiorców, należy tutaj ratować biznesy. No więc nie, no, z takimi ludźmi, z takimi liderami, no to burżuazja może spać spokojnie. Tutaj żadnej zmiany nie będzie, a jeśli dojdzie do jakiejś zmiany, no to mamy właśnie takiego jokera, takiego ikonowicza, który powołując się na lewicowe wartości zawsze może powiedzieć, że a nie, to jest totalitaryzm, a nie, to jest dyktatura, wywłaszczenie burżuazji to jest naj największa zbrodnia, yy, tutaj pogonienie kamieniczników to jest stalinowski totalitaryzm, a Bierut to, 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 to w ogóle agent NKWD i tak dalej, i tak dalej. Więc tyle yy, moich tutaj właśnie takich yy, ciepłych słów pod adresem Piotra Ikonowicza, no, którego uważam za kandydata elit. Yy, no i oczywiście to, że ktoś jest kandydatem elit, to nie znaczy, że że on nie może robić dobrych rzeczy. No to, jakby to, że i Piotr Ikonowicz no, jako kandydat eseldowskich elit do, do parlamentu yy, w tej drugiej kadencji na przykład tam blokował eksmisję, no to, to jest rzecz na plus. No, więc to nie jest tak, że, że, że ja mówię, o Boże, kandydat elit, należy go potępić czy, czy coś tam i, 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 i nienawidzić. Czy... Nie, no, można, być, można być kandydatem elit i czasu do czasu zrobić coś pożytecznego i oczywiście no pewnie z tych ludzi, którzy tam są na rynku właśnie forsowanych, czy to przez Platformę, czy przez, czy przez PiS, czy coś, no to Ikonowicz no, no pe 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 pewnie jest z nich najlepszy i pewnie fajnie by było, gdyby tym rzecznikiem został, no, zwłaszcza jak tutaj no prawdziwi rewolucjoniści yy, z PPR-u mogą mieć w przyszłości jakieś, jakieś konsekwencje, no to taki właśnie oportunista jak Ikonowicz nawet może się przydać jako rzecznik praw Obywatelskich, no przynajmniej wtedy zrobi coś pożytecznego i na przykład będzie bronił represjonowanych, znaczy nie wiadomo, czy będzie pewnie nie będzie, no, ale przynajmniej będzie można jakby no, powiedzieć no Ikonowicz, udowodnij, że jesteś lewicowy broń tutaj towarzyszy z PPR-u broń odrodzenia komunizmu jako filaru wolności słowa no. No, w takiej sytuacji no, bardzo niewygodna jest obecnie partia Podemos, no, bo tutaj no, jest z jednej strony jest represja wobec Pablo Hasela, Pablo Hasel, który regularnie w tych swoich piosenkach jeździ po Podemos jak po Burej Suce, no, po prostu nie zostawia na nich litości, ale równocześnie, no tutaj młodzi ludzie, do, którego, do których to młodych ludzi odwołuje się ta podemos, no to no to wychodzą na ulicę, protestują, giełdę podpalili, a atak komisariaty atakują czy coś tam. Więc ten ta Podemos tak stoi, tak okrakiem na barykadzie. Z jednej strony chce być w rządzie, z drugiej strony chce mieć poparcie tych młodych ludzi, którzy protestują. Więc tak nieśmiało mówią, no dobra, no to może byśmy tak jednak tego Pablo Hasela wypuścili, może coś tego, więc oni tak nie do końca się... Ten no Ale lepiej lepsza jest taka postawa, niż taka postawa, no, jak, jak, jak ma ten, ten jest Pedro Sánchez, ten premier hiszpański, który mówił, nie, Pablo, te, Pablo Hasel ma siedzieć. I, y, więc, więc tak, to przynajmniej na takiego ikonowicza to można byłoby wywierać presję, no udowodnij, że jesteś lewicowcem i, i coś tam. Tak jak na tą Podemos się, się ten, no oczywiście, no więc... Więc tyle, jeśli chodzi o to. No, czyli podsumowując, no, z jednej strony Piotr Ikonowicz to jest właśnie, jako działacz charytatywny, jest filarem systemu kapitalistycznego i po prostu no, y, głównie chodzi jakby... No, to, to zresztą chyba było w, w jakichś tam... w jakichś systemach religijnych, chyba w Koranie czy w Biblii, że jeśli, jeśli pomagasz ludziom, to się tym nie chwal, no bo jak się chwalisz, pomagając ludziom, to robisz to w sposób cyniczny. No. Więc... Y, więc no, tutaj widzimy, no, że to, ten, to pomaganie tym ludziom to jest ten kapitał. No, kapitał, dzięki któremu można od czasu do czasu właśnie yy, no, się polansować jako, jako ten prawdziwy, naj, naj, najprawdziwszy obrońca ludzi ubogich. Yy, no ale to jest też ważne jakby z perspektywy systemu. Nie, z każ w każdym systemie nie ma kraju kapitalistycznego, przynajmniej w Unii Europejskiej, w którym nie byłoby takich właśnie świętych autorytetów zajmujących się działalnością charytatywną. Po prostu ta działalność charytatywna, te NGOs -y takie, które tam Pomagają ludziom, no to to jest taka niezbędny element. No bo to, gdyby ich nie było, to, to, to burżuazja i rząd musieliby ich stworzyć, żeby po prostu ten protest kanalizować. No, żeby nie dopuścić do jakiegoś takiego wybuchu, tylko tworzyć jakieś takie właśnie możliwości, żeby ta para uchodziła. A dobra, no chcecie. No, no wiecie, no rewolucja jest niemożliwa, wywłaszczenie kapitalizmu, kapitalistów jest niemożliwe, ale przynajmniej możecie tutaj pomagać w, konkretnym, w konkretnych przypadkach. No. Yy, więc, więc jako taki właśnie Piotr Konowicz, jako, jako działacz charytatywny, no obiektywnie jest filarem systemu kapitalistycznego, jest też filarem systemu kapitalistycznego ze względu tutaj na swoją, swoje wypowiedzi dotyczące historii i polityki, no, wszystkie te krytyczne, krytyczne uwagi pod adresem Polski Ludowej, w których jakby no tutaj widzimy no przyjaźń Patryka Jakiego i Piotra Ikonowicza, no jakby w tej krytyce, w takiej, jakiejś takiej fanatycznej, bezkompromisowej krytyce Polski Ludowej, no to oni się jakby tutaj całkowicie zgadzają, no, że tutaj jeden i drugi określa się y, uczciwie jako antykomunista, jeden co prawda jako prawicowy antykomunista, drugi jaki, jako lewicowy komunista, ale to jakby, no, antykomunista to, 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 jest jakby, no. Co dalej? No, politycznie uważam, no, Piotra Ikonowicza za przegrywa, no, tutaj próby budowania przez niego jakichś organizacji o charakterze antykapitalistycznym zakończyły się klęską. Zakończyły się klęską przede wszystkim ze względu na fakt, gdyż były to organizacje, w których to ludzie pracy, robotnicy, tacy jak ja, nie mieli nic do gadań, tylko właśnie no, to koniecznie musieli być właśnie osoby takie z nazwiskami, osoby promowane przez burżuazyjne media, zapraszane, które coś tego no... Pff. No, po to właśnie tworzymy polską partię robotniczą, żeby no, te osoby, które nie są zapraszane przez media i nigdy nie będą. No, Nikt nigdy, nigdy towarzysza Michała nie zaprosi do Pulsatu czy do, do TVP Info. A jeśli nawet raz zaproszą, to najprawdopodobniej już nie zaproszą nigdy więcej, gdyż towarzysz Michał idąc do. Do, 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 do tych stacji telewizyjnych, no to będzie mówił takie rzeczy, żeby no, głównym celem to będzie oczywiście wkurzyć tych prowadzących i wkurzyć wszystkich, którzy tej audycji słuchają, no po prostu promując program komunistyczny, program, promując marksizm i tak dalej. Więc no, naszym tutaj strategią jest no, aktywizowanie tych ludzi, właśnie wykluczonych przez kapitalizm danie możliwości tym ludziom się wypowiedzieć, żeby oni byli tymi działaczami. No i jakby iść śladami i śladami ruchów takich jak, nie wiem, właśnie ten Ruch na Rzecz Socjalizmu w Boliwii, czy, czy innych ruchów masowych, gdzie po prostu ludzie pracy rzeczywiście widzą w ruchu politycznym swoją własną partię. No, że partia nie służy temu, żeby ktoś się wybił. Nie służy temu, żeby ktoś robił karierę. Nie służy temu, żeby kogoś wskazywać, o, bo to jest święty Piotr, który tutaj zna 12 języków, Tak jak Jastrzębski, takie rzeczy gdzieś w Boże, no co za, co za poziom wazeliniarstwa, No że po prostu, o, wadze, no, 12 języków, i do tego, że do no, 12 języków, to my musimy pomagać Piotrowi Ikonowiczowi, no właśnie, żeby został rzecznikiem praw obywatelskich. No no żałosne no, do, 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 tak jakby, no do, to to takie jakby no, takie typowe właśnie takie 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 onanizowanie się entelegantów właśnie no kto jest tutaj no najbardziej no, nic, towarzysze, więc, no, ale na koniec, no, żeby nie było, że nie popieram. No, to popieram, no, popieram. No. po ludzku, niech Piotr Ikonowicz, ty, jako kandydat elit, niech te elity Piotra Ikonowicza wybiorą, wtedy przynajmniej będzie, będzie z czego tego no, Piotra Ikonowicza rozliczać. No, także popieram ze względów, no, czysto takich ludzkich. No, w końcu Piotr Ikonowicz, no, jako taki, no, społeczny pasożyt, który, no, chyba Uczciwie tam nie splamił się jakoś tam pracu. Taką ten, no nie wiem, czy ma emeryturę, chyba nie. No, więc, więc przynajmniej, no, mając tutaj ciepłą posadkę RPO, nie dość, że może się tam nachapać na posadce RPO, to jeszcze później, wykorzystując pewną tutaj medialną atencję, będzie może miał jakąś inną posadkę i tak dalej. Więc no, jakoś tam tą emeryturkę sobie załatwi. No ale lepiej dla niego, no lepiej dla niego. Może coś tam. Troszkę no, skapnie nawet dla tych innych ludzi z tej Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, życzę im tego, no ale no, jakieś takie pokładanie nadziei w to, że Piotr Igonowicz obali kapitalizm, no to, to, to jest żart, no to jest żart, to jest groteska. No. Dobrze, e, towarzysze, kończymy na dzisiaj. Aha, nie, 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 jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz, zapomniałem powiedzieć, no. Jest na, na portalu Strike. Na portalu Strike jest list. Jest list popierający kandydaturę Piotra Ikonowiczanów. No. Taki krótki, możecie sobie przeczytać. Jest tam lista podpisów. Lista podpisów, które tam właśnie. Ideowych lewicowców popierających Piotra Ikonowicza. I, i jako tam właśnie, to no nie jest długa lista tych podpisów, to no, chyba z 20 nazwisk czy coś. No. I między innymi jest tam Sebastian Wierzbicki, no więc tutaj Sebastian Wierzbicki, samorządowiec z Warszawy, zaangażowany w różne tam afery korupcyjne, za co się tam procesuje z tym śpiewakiem, no więc, więc tutaj y, Wierzbicki, wyjątkowa menda, szef warszawskiego SLD, wiceprzewodniczący czy tam Nowej Lewicy i no, IKONOWICZ! To mnie zdziwiło, no bo to Ikonowicz jako działacz lokatorski w Warszawie powinien być przez tych samorządowców z Warszawy nienawidzony, nienawidzony jako wróg. A tutaj widać to, że facet, który jest samorządowcem i ma na koncie jakieś tam przekręty, które mu tam wyciąga Jan Śpiewak, no to on popiera Piotra Ikonowicza. no. Dziwne, no to, to nie wiem, może jeszcze boss mafii Pruszkowskiej też będzie popierał, no czy tam inny jakiś włomińskiej, no a może nawet poparcie od samego Joe Bidena.